Pani Anna Mikulska, jeden z prelegentów konferencji Bezpieczeństwo energetyczne, filary i perspektywa rozwoju 2020. Temat Trójmorza pojawia się w różnych wystąpieniach na naszej konferencji w ciągu obydwu dni. Jak pani widzi, jaka jest możliwość współpracy państw biorących udział w inicjatywie Trójmorza w dziedzinie właśnie energetyki? Myślę, że możliwości są ogromne, a wiąże się to z pewnym zróżnicowaniem w kwestiach energetycznych krajów, które przynależą do Trójmorza. Jest tych krajów 12, więc rzeczywiście zróżnicowanie jest jakby dane. Natomiast zauważyć należy to, że do krajów Trójmorza należą kraje i takie, które mają dostęp do morza, i takie, które takiego dostępu nie mają. I w momencie, kiedy kraje z różnym dostępem do morza, z różnymi możliwościami w kwestiach energetycznych współpracują z tymi krajami, które nie mają takiego dostępu, a oznacza to na przykład LNG, prawda? Bo to jest ważny element na przykład bezpieczeństwa energetycznego. Oznacza to także dostęp do możliwości wykorzystania offshore wiatrowego i energii wiatrowej, gdzie państwa na przykład takie jak Węgry czy Czesi nie mają takich możliwości. I tutaj wprowadza się kwestia bezpieczeństwa regionów w kwestiach energetycznych. Jeżeli państwa tego regionu Trójmorza są w stanie współpracować, takie bezpieczeństwo się zwiększa i jest to z korzyścią dla wszystkich, że tak powiem. Więc w tym momencie do wykorzystania jest tych wszystkich państw jest wiele bardzo różnorodnych opcji, czyli możemy mieć dostęp do gazu skroplonego, mamy dostęp do OZE i to nie tylko wiatru. Kraje na północy mają troszkę gorsze warunki do pobierania energii słonecznej, natomiast kraje takie jak Chorwacja mają warunki lepsze. Budowa dywersyfikacyjna sieci gazowych, budowa dywersyfikacyjna sieci elektrycznych pozwala na to, aby region nie tylko zróżnicował źródła dostępu do gazu, ale także zrównoważył zużycie, miał możliwości zbilansowania czy zbalansowania zrównoważenia zużycia różnych źródeł energii, przy tym będąc bardziej efektywnym. I tak znowu podkreślając to możliwości wykorzystania pozycji wielu państw, pozycji regionu w kwestiach bezpieczeństwa regionalnego, energetycznego, uniezależnienia się od graczy regionu, dużych graczy regionu, no przede wszystkim Rosji, która takim graczem właśnie w regionie jest. Na jednym z poprzednich wystąpień dr Łukasz Lewkowicz zwrócił uwagę, że temat energetyki nie jest wiodący w planach inwestycyjnych Trójmorza. Wśród tam 40 kilku projektów inwestycyjnych infrastrukturalnych, tych energetycznych chyba wyliczył 14, przy czym też one są na różnym poziomie i tak dalej. Jak pani zdaniem, z czego wynika to, że ta energetyka nie ma pierwszego miejsca w agendzie Trójmorza? Myślę, że wynika to z tego, że energetyka ma pierwsze miejsce w innych, że tak powiem, inicjatywach. Natomiast Trójmorze może być bardziej pewną platformą dyskusji i platformą strategiczną. I w tym momencie, gdzie projekty energetyczne, które wspierane są na przykład przez Unię, takie jak projekty PCI, one są wspierane przez Unię, więc nie ma potrzeby na przykład wspierania takich projektów już z inicjatywy czy wspierania finansowego na przykład z inicjatywy Trójmorza. Jednak należy podkreślić to, że wsparcie finansowe nie jest tylko jedynym wsparciem. I na przykład możliwość przeanalizowania różnych projektów w kwestiach energetycznych,
które obecnie dzieją się na tym rynku Trójmorza, czy to gazowych, czy to energetyki elektryczności, czy to OZE, czy nawet przyszłościowo wodoru, możliwość przedyskutowania takich projektów, które są finansowane z różnych źródeł, nie tylko ze źródeł Funduszu Trójmorza, ale możliwość ustalenia wspólnej drogi, czy wspólnej drogi, czy takiej wspólnej strategii jest ogromnie ważne. I myślę, że tutaj nie należy tylko przywiązywać się do specyficznych finansów, czy finansowania jednego czy drugiego projektu, ale kwestia dyskusji, dialogu i to nie tylko właśnie dialogu wśród państw Trójmorza, ale należy też zauważyć, że do tego projektu włączają się też inni, czyli jest zainteresowanie ze strony Unii Europejskiej jako organizacji oczywiście, jest zainteresowanie ze Stanów Zjednoczonych, które są takimi obserwatorami, czy wspomagają Trójmorze również finansowo, i jest zainteresowanie ze strony Niemiec. I teraz jeżeli patrzymy na te wszystkie podmioty, które są włączone w różnego rodzaju dyskusje, rozmowy strategiczne, nie zawsze ich, że tak powiem, cele się zgadzają, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne. No można tu przytoczyć na przykład Nord Stream 2, zaangażowanie Niemiec, głośna opozycja ze strony wielu państw regionu, ale na przykład nie Austrii, duża opozycja Polski, duża opozycja ze Stanów Zjednoczonych, ale mimo wszystko mimo tego, że takie opozycje i takie kwestie problematyczne istnieją, te państwa mają pewną platformę dyskusji i dialogu i myślę, że to jest bardzo ważne i należy to docenić. Czyli podsumowując, można powiedzieć, że Trójmorze nie jest narzędziem osłabiania Unii Europejskiej, raczej chyba uzupełniania czy wręcz wzmacniania. Myślę, że zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. I tutaj należy też przytoczyć kwestię na przykład nowych założeń polityki klimatycznej. Trójmorze może być naprawdę takim elementem, który może wnieść, czy może pomóc temu regionowi, osobnym krajom, ale jako region mogą one po prostu wejść w tą w kwestię energii, w kwestie klimatyczne o wiele lepiej przygotowane, mogą wykorzystać wspólnie oczywiście źródła energii, o których wcześniej nie mogłyby marzyć. No, znowu mówiąc o na przykład Węgrach, które nie mają dostępu do morza, czy na przykład krajów, które są na północy, które nie mają dostępu do energii słonecznej, ponieważ po prostu nie ma tam wystarczającego nasłonecznienia. Kraje, które mają dostęp do energii atomowej, niektóre nie mają, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, aby taka wspólna strategia istniała, bo pozwoli ona też na wpisanie się krajom Europy Środkowo-Wschodniej w tą politykę klimatyczną Unii, nie tylko przez oferowanie spadku, czy tam oferowanie dekarbonizacji, a później niemożliwość dotrzymania takiej oferty, ale rzeczywistego spadku zużycia wysoko paliw kopalnych czy emisji dwutlenku węgla. Pani doktor, dziękujemy bardzo za wypowiedź. Rozmawialiśmy z panią doktor Anną Mikulską z Baker Institute for Public Policy. Dziękujemy bardzo.